Punkt 31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały kierunkowej zobowiązującej samorządową władzę wykonawczą do użycia wszelkich prawnych metod, aby nie dopuścić do utworzenia na terenie gminy jakichkolwiek ośrodków dla nielegalnych imigrantów. Bardzo proszę Komisję Skarg, Wniosków i Petycji o opinię. 29 lipca 2024 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu petycji pana Romana Gonciarza uznała powyższą petycję za bezprzedmiotową jednogłośnie. Uzasadnienie: na podstawie artykułu 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2024 roku po zapoznaniu się z przedmiotem petycji pana Romana Gonciarza i zawartymi w niej postulatami uznała, iż podejmowanie tego rodzaju uchwał nie mieści się w kompetencjach samorządu lokalnego. Kwestia polityki migracyjnej powinna być rozpatrywana na poziomie międzynarodowym przy udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych i rządu. Zauważyć należy, iż przyjęty przez Unię Europejską w maju bieżącego roku szereg ustaw, regulacji wchodzących w skład tego tak zwanego paktu o migracji i azylu jest zgodnie z konstytucją powszechnie obowiązującym prawem w Polsce. Działania władz gminnych nie mogą pozostawać w sprzeczności z prawodawstwem. Na podstawie powyższych argumentów Rada Gminy musiała uznać przedmiotową petycję formalnie za bezprzedmiotową. Dziękuję bardzo. Są wnioskodawcy. Tak, wnioskodawca jest u nas tutaj na sali i chce zabrać głos, tak rozumiem? Tak. Bardzo proszę o przedstawienie się i zabrać głos. Dzień dobry Państwu. Jako że jest to wspólna inicjatywa Ruchu Narodowego w Okręg Małopolski, jeżeli mogę, to proszę bardzo o wypowiedź prezesa Ruchu Narodowego z Nowego Sącza, Krystiana Lachnera. Czy można? Proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Panie Wójcie, dziękuję Panie Przewodniczący i witam wszystkich Państwa Radnych. Proszę Państwa, dlaczego tą petycję skierowaliśmy tutaj do gminy? Wiemy dobrze, że działania, które są podejmowane przez m.in. Federację Rosyjską i służby niemieckie na obszarze naszego kraju, są wielkim zagrożeniem dla naszego porządku, ładu, bezpieczeństwa, a szczególnie przecież chodzi o nasze dzieci i o naszą przyszłość. Jednoznacznie muszę stwierdzić, iż jeżeli chodzi o wyniki referendum w sprawie przyjmowania nielegalnej imigracji, albo inaczej nieprzyjmowania imigrantów na terenie gminy Chełmiec, frekwencja wyniosła 60,7%. Przeciwko takiemu przyjmowaniu było 96,3% głosujących. Liczymy na to, że Wasza gmina uchwali, przyjmie tą petycję, uchwali odpowiednie prawo, że jako jedyna tutaj na mapie Sądecczyzny pokaże męstwo. Oczywiście moglibyśmy wziąć pod uwagę, że będziemy stać tutaj po ulicach gminy Chełmiec, zbierać podpisy, byśmy przynieśli Państwu bardzo wiele kart z podpisami, bo zdajemy sobie teraz sprawę z tego na pewno wszyscy, że ludność tubylcza się nie godzi na to, by przyjmować nielegalnych czy tak zwanych legalnych imigrantów na tereny właśnie gminy Chełmiec. Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że co Państwo mogą zrobić? Mianowicie przyjęcie uchwały kierunkowej zobowiązującej samorządową władzę wykonawczą do użycia wszelkich prawnych metod, oczywiście, aby nie dopuścić do utworzenia na jej terenie jakichkolwiek ośrodków dla imigrantów nielegalnie przekraczających granice, a następnie, którzy wnioskują o azyl, w szczególności brak partycypacji ze strony samorządu w ewentualnych programach rządowych bądź innych instytucji, w tym oczywiście finansowanych ze środków Unii Europejskiej, a mających na celu budowy na obszarze jednostki samorządowej bazy lokalowej dla imigrantów. Nieudostępnienie zasobów rzeczowych bądź kadrowych samorządu na wyżej wymieniony cel,
formułowanie protestów, petycji i innych form wyrażenia woli w przypadku powzięcia informacji o planach budowy ośrodku dla imigrantów na obszarze jednostki samorządowej. To są możliwości, które państwo mają. My państwu pokazujemy, że państwo mają takie możliwości. Nie mówimy o tym, że teraz już jest jakieś zagrożenie. Twierdzimy, że jest zagrożenie, że będzie jeszcze większe zagrożenie, że to do nas przyjdzie i będziemy się wtedy z tym tłuc i nie dojdziemy do ładu ani z naszą lokalną społecznością, ani ze społecznością napływową. Widzimy, co się teraz dzieje w Śremie. Widzimy, jakie są skutki europejskiej polityki lokalowych imigrantów, którzy są zrzucani na poszczególne miasta, miasteczka, drobne miejscowości na obszarze Polski. Chcemy, żeby państwo byli zobowiązani do przyjęcia tej petycji. Oczywiście forma uchwały, jaką państwo sobie tutaj stworzycie, to zależy tylko i wyłącznie od waszych chęci. Daliśmy państwu możliwość. Chcemy, żeby państwo pokazali drogę i kierunek dla Sądecczyzny w tej gminie. Liczymy na dobre przyjęcie, no bo po to was, wasi wyborcy wybrali. Żeby nie było tak, jak było, tylko żeby było tak, jak może być. A liczymy na to, że będzie lepiej. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych w tym temacie? Czy może do pytania jakieś do wnioskodawców może? Nie ma. Ja tylko przytoczę to ostatnie zdanie z uzasadnienia Komisji Skarg, Wniosków, Petycji. Na podstawie powyższych argumentów Rada Gminy bez dokonania oceny samej intencji, czyli to, o czym też pan tutaj wspomniał, zawartej w petycji, musiała uznać przedmiotową petycję formalnie za bezprzedmiotową. Ja tak może jeszcze dodam to w imieniu przewodniczącego też pewnie komisji całej, też ona była konsultowana z radcą prawnym. Też tutaj były prowadzone rozmowy też między nami, też tutaj wszystkimi. W tym momencie mówię, to tak właśnie tutaj wcześniej przeczytałem. No nie mamy takich instrumentów, a jeżeli chodzi o to, że prawo ustawodawca, jeżeli nawet byśmy przyjęli jakąkolwiek uchwałę, no to ustawodawca też może nas niejako tutaj odgórnie nawet przymusić, w cudzysłowie, żebyśmy tych migrantów gdzieś na terenie gminy umieścili. I takie pytanie jeszcze, jakbym mógł do wnioskodawców, po prostu to ta petycja została rozesłana do urzędów gmin i miast na terenie całej Małopolski, tak? Jeżeli chodzi o to. Tak, prawie tak, z tym, że jeszcze czekamy na, bo oczywiście na rozpoczęcie tej petycji jeszcze, oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że tutaj przychodzi też terror finansowy na poszczególne gminy. Tylko pytanie, czy my jako tutaj ludzie z Polski, prawda, Polacy, mamy się na to godzić, no bo jeżeli mamy się godzić na terror finansowy, za przeproszeniem, prostytucję finansową z Unii Europejskiej czy z Warszawy, no to nie ma sensu, żebyśmy po prostu brali udział w głosowaniach nad radami gminnymi, żebyśmy wybierali naszych władców na poszczególne obszary, bo to się po prostu całkowicie mija z celem. Zdajemy sobie też również sprawę z tego, że państwo pewnie będzie się skazali na ostracyzm, jeżeli taką uchwałę podejmiecie. Wiemy o tym doskonale, jak to działa w polskich realiach. No natomiast, no, czy długofalowo to będzie miało skutek pozytywny? Śmiem wątpić osobiście. Jeżeli chodzi o inne gminy, no miasto Nowy Sącz ostatnio odrzuciło. Oczywiście forma wniosku, to znaczy no, tej uchwały z Komisji Skargi Wniosku w mieście Nowy Sącz była podobna do tej.
Pewnie to tak będzie się działo we wszystkich albo części po prostu tych graf, które żeśmy wrzucili. Widzimy tutaj efekt copy w klej i podpieranie się tymi samymi dorzutami. Dlatego, co prawda, możemy Państwa zasypać takimi petycjami kilkukrotnie. Mamy przygotowane jeszcze inne. Oczywiście to nie jest naszym celem, żeby komuś utrudniać pracę, bo widzimy dobrze, jak tutaj gmina Chełmiec się pięknie rozwija, jak Państwo się dobrze tutaj rozumieją i jak dbają o przyszłość tej gminy. My po prostu chcemy w taki sposób o to pomóc, gdyż ludzie, którzy do nas przychodzą, zgłaszają się, prosili nas o tego typu interwencje, żebyśmy coś z tym zrobili. Dlatego wychodzimy naprzeciw głosom mieszkańców naszej gminy i złożyliśmy to. Dziękuję bardzo. No tak, jeszcze tylko wracając do tego, co Pan też powiedział o tym, że jest jakiś kopiuj i wklej, ale wydaje mi się, że jeżeli opinie prawne, może poszczególnych radców prawnych, które są gdzie indziej w samorządach różnie usytuowani, no to widocznie może też każdy też w tym kierunku tutaj podchodzi, więc też nie możemy powiedzieć, że ktoś robi kopiuj i wklej, bo tak naprawdę no, o posiedzenie komisji było też było zaproszenie dla Państwa, żebyście Państwo na komisję również przyszli. No, różnie jest, czasami ktoś nie może przyjść, ale po prostu no, tak naprawdę była ta debata i debata trwała, nawet telefoniczna, bo porozmawialiśmy ze sobą, no to ja mówię, jak jest po prostu, tak. I bardzo proszę jeszcze Pan Wojciech. Jeszcze mam jedno pytanie, jest w paragrafie pierwszym w projekcie uchwały, jest błąd. Tak, tak, wiemy, będziemy zmieniać. To tak. Tak jakby było kopiuj i wklej, no. Mi się tak wydaje. No to czeski błąd. Ale jeżeli chodzi o projekt uchwały, a nie tak, projekt uchwały. W związku z niedzielą w dniu 10 listopada 23. To jest błąd, wiem. To jest błąd. No, tylko taka uwaga. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Pan przewodniczący komisji. Bardzo to proszę. Pana petycji też był błąd. Data. Ale inna data, to też. Dobrze. Szanowni Państwo, tak przytoczyłem w tej ostatnim jakby tym zdaniu uzasadnienia. Nikt nie, jakby samej intencji tutaj nie krytykuje, a nie ocenia. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Nie ma. W takim razie jeszcze tutaj, właśnie, bo tam był błąd w projekcie uchwały, od razu to skorygujemy. Tak, Szanowni Państwo, tutaj w projekcie uchwały w punkcie, w paragrafie pierwszym, w pierwszym zdaniu, w związku z niesioną w dniu 10 listopada 23, tutaj jest błąd i tutaj powinna być data 1 lipca 24. Wtedy była tutaj wniesiona i tutaj z tą zmianą będziemy głosować. Tak, przechodzimy w takim razie do głosowania. Już powiem treść, dopiero później włączymy, dobrze? Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały kierunkowej zobowiązującej samorządową władzę wykonawczą do użycia wszelkich prawnych metod, ale nie dopuścić do utworzenia na terenie gminy jakichkolwiek ośrodków dla imigrantów. I tutaj przypominam o zmianie w projekcie uchwały i tutaj jest data 1 lipca 24 w paragrafie pierwszym i tutaj jest, uznaje się, iż złożona petycja jest bezprzedmiotowa. Bardzo proszę o głosowanie.
Dziękuję bardzo. Głosowało 18 radnych za, 6 przeciw, 1 i wstrzymało się 11 radnych.